taki rozpierdyk na nudze. Kiczem sexy flex, rata jak taka firana. No dzień dobry kochani, ja dzisiaj witam was w filmie serii Mierzymy. Będzie to również stronka Shein, wasza ulubiona, moja również. Dzisiaj mamy tutaj w tym filmie do pokazania dużo, dużo sukienek, bo chyba około 10 sztuk. Dodatkowo mam jeszcze spodnie oraz topik, który mam już na sobie, więc zaraz wam to od razu pokażę. Ale powiem wam, że sukienki są tutaj naprawdę na różną okazję, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak fajnie znaleźć sukienkę na przykład na imprezę, czy na jakąś fajną okazję, bo niektóre sukienki naprawdę o dziwo wypadają bardzo, bardzo dobrze, więc ja jestem w sumie w szoku. Zacznę od razu z grubej rury, bo sobie tak już wszystko posortowałam od takich najlepszych produktów do tych najgorszych, niestety, bo jak w każdym zamówieniu kroje i tak dalej, fasony, kolory, no czasami to się różni właśnie na żywo. Niestety niektóre sukienki albo będę musiała oddać, albo sprzedać. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. I słuchajcie, odsyłam was od razu też do opisu. Tam będziecie mieli kod rabatowy, tam będziecie mieli produkty, link do produktów, więc będziecie od razu z łatwością mogli się przenieść właśnie na stronkę Shein. Więc dobra, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Mam na sobie właśnie taki topik skórzany, coś takiego. Wygląda on w ten sposób. Słuchajcie, nie wiem, jak ja to zrobiłam na stronce. Był on zestawiony z taką skórzaną spódnicą i byłam przekonana, że to jest sukienka, więc wzięłam ten topik w rozmiarze M. Oczywiście jest on na mnie za duży, co widać tutaj właśnie w biuście, ale zobaczcie, jak wygląda ładnie tył. Tutaj mamy właśnie suwaczek, który jest naprawdę konkretnie wykonany. Ten topik wygląda trochę jak gorset, aczkolwiek fajnie jest wykonany i mi się podoba, więc nie wiem jeszcze, co z nim zrobię. Jeżeli chodzi o spodnie, to oczywiście nie jest to zestawione w takim, wiecie, komplecie, bo po prostu uważam, że do tego nie pasuje, raczej tak by mnie nie wyszło. No ale ze względu na to, że później już przechodzimy do samych sukienek, to już wam od razu zostawiam te dwie rzeczy razem. Spodnie dzwony, białe dzwony, bardzo fajne, materiał super. Są takie cieńsze, ale bardzo dobre, takie jakościowo powiedziałabym, naprawdę materiał jest taki przyjemny. Bardzo się ładnie dopasowują do ciała i one są właśnie z tyłu, zaraz wam pokażę, zresztą widzicie właśnie w lusterku. Z tyłu mają coś takiego właśnie na pośladkach, właściwie tutaj talia, pośladki, coś takiego to się łączy. Nie wiem, czy u mnie wygląda to dobrze, bo zawsze mi się takie rzeczy kojarzyły z takim kiczem, więc nie wiem, czy je zostawię. Mimo to bardzo mi się podobają, tak więc zobaczę, czy wystawię je na Vinted. Zobaczę jeszcze, co z nimi zrobię, ale naprawdę są super wykonane, są bardzo takie milutkie w dotyku. No i też fajnie, bo zobaczcie, mam tutaj taki wysoki stan, naprawdę konkretny materiał, super fajny. Ja mam rozmiar S. Jeżeli chodzi o długość, to jest mniej więcej taka... Kurde, źle wam pokazałam znowu teraz. Bo szukam cały czas, wiecie co, miejsca do mierzymy. Trzeba po prostu uważać przy wyborze majtek, bo ja mam takie właśnie, że wiecie, trochę idą wyżej, więc tutaj mi wychodzą, musiałam sobie trochę je zniżyć. I też warto właśnie przy takich spodniach, bardziej obcisłych, zakładać po prostu majtki bezszwowe, wtedy wszystko by ładnie leżało, było dopasowane i tak dalej, więc tak. Jeżeli chodzi o drugi produkt, to mamy tutaj oczywiście już sukienkę i tak jak wam mówiłam, bierzemy po prostu od razu z grubej rury. Jest to moim zdaniem najładniejsza sukienka, jaką widziałam, jest to tak dobrze, fajnie wykonane, że po prostu jestem w szoku. No zobaczcie sami, przepiękna sukienka. Nie wiem, czy w kamerze będzie tak to fajnie widać. Ma tutaj takie brokaty, jest przepięknie tutaj taka ściągana, są fajne takie ściągacze właśnie z boku i uważam, że właśnie fioletowy w sumie ładnie ze mną jakoś tak współgra. Dzisiaj specjalnie też mam włosy trochę, wiecie, pokręcone, mocniejszy makijaż właśnie po to, aby te sukienki się lepiej na mnie prezentowały, właśnie tak typowo, wiecie, imprezowo. Więc ja wskakuję w sukienkę. Totalnie jestem w niej zakochana, naprawdę. Jest to, przysięgam, najpiękniejsza rzecz z tego zamówienia, po prostu najwspanialsza. W talii układa się przepięknie. Mamy tutaj marszczenia. Wiadomo, że w biuście nie będę wam tak tutaj pokazywać, ale jest za duża, ale powiem wam, że tak, aktualnie nie mam stanika i mam taki stanik naklejany, więc wiecie, na jakąś okazję po prostu myślę, że na spokojnie mogłabym ten stanik sobie nakleić i w ogóle by tutaj mi nic nie skakało, że tak powiem. Super jest wykonana, zobaczcie, jest tak przepiękna. Super jest fajnie tutaj dopasowana właśnie w tej talii, to mi się też najbardziej podoba i zobaczcie z boku, sukienka no jak najbardziej na wielki, wielki plus. Uważam, że też jeżeli chodzi o długość, to wygląda, to wypada ona fajnie, więc no co, no ja jestem totalnie zadowolona z niej, naprawdę dawno nie miałam tak dobrej sukienki, tak fajnie dopasowanej, naprawdę właśnie biodra, talia, no po prostu genialnie. Ja przypominam, że ja mam około 1,68 m wzrostu, więc mimo wszystko ta sukienka, jak na taką powiedziałabym osobę średniego wzrostu, wypada dobrze. Ja mam taką totalnie starą marynarę z lumpeksu i zobaczcie, nawet do czegoś takiego, wiecie, po prostu zarzucić. Uważam, że prezentuje się całkiem fajnie, tym bardziej, że ta marynarka jest właśnie taka luźna, fajne jakieś buty może na obcasie i po prostu, wiecie, sexy flexi, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. A zaraz słuchajcie, pokażę wam jeszcze większy hit, no dobra, może nie jeszcze większy, ale jeżeli chodzi właśnie o długość, taka wiecie, sukienka studniówkowa, imprezowa.
Dobra, kolejna sukienka i kolejny hit, tak jak wam mówiłam, naprawdę jestem totalnie zadowolona i już nie mogę doczekać, kiedy wiecie, będę miała jakieś wesele w rodzinie czy gdziekolwiek i będę mogła tą sukienkę założyć, bo naprawdę jest super elegancka, bardzo dobrze się nie czuję tutaj, przede wszystkim biust, zobaczcie, ja naprawdę nie mam jakiegoś dużego biustu, co wam mówiłam, no i absolutnie nie jest to powód do jakiegoś zmartwienia wstydu czy cokolwiek, ale wiecie, czasami jak są właśnie sukienki topy, to inaczej to leży właśnie w przypadku małego biustu, a tutaj naprawdę dziewczyny uważam, że właśnie z małym biustem i też z dużym, bo Wiktoria właśnie mierzyła tą sukienkę, wypada świetnie, więc no uważam, że do każdego biustu ona się idealnie nadaje, jest taka totalnie leciutka, serio, jak tak bym tańczyła czy coś, to wiecie, no jest taka bardzo zwiewna, ma fajny kolor, taki bordowy i tutaj zobaczcie, mamy taki, jak to się mówi, taki rozpierdyk na nodze, tutaj w lustrze właśnie będziecie to widzieć i on jest z dwóch stron, o zobaczcie, widzicie? Tak więc też fajnie, jak tańczymy, to wygląda ta sukienka super, ale ogólnie no kolor przede wszystkim i krój. Tutaj jeszcze z tyłu wam pokażę, bo mamy tutaj właśnie wycięte plecy. Plusem tych sukienek do tej pory, których mierzę, jest to, że właśnie mają regulowane ramionczka, więc jeżeli macie właśnie piersi mniejsze, to możecie sobie bardziej podnieść, jeżeli są piersi większe, to możecie bardziej tak jakby obniżyć. Taka sukienka wygląda jak sukienka, nie wiem, za jakieś 500 zł, serio. Wygląda bardzo elegancko, bardzo drogo, a jest tak naprawdę dosyć chyba tania. Nie kosztuje jakoś mega dużo, a naprawdę robi robotę, więc totalnie, totalnie no sztos sukienka. Następna sukienka jest takim typowo różowo-fioletowym klimacie, również bardzo fajna. Materiał ma taki, słuchajcie, śliski, zobaczcie sami, więc materiał może nie jest jakiś taki fajny pod względem właśnie jakości, aczkolwiek nie jest jakiś taki, wiecie, drapiący czy niewygodny, jest taki naprawdę bardzo przyjemny. Ona jest fajna, dlatego że można sobie ją tak jakby przedłużyć trochę, ale też jak weźmiemy tak do góry, zobaczcie, zaraz wam pokażę. Czekajcie, żeby nie była za krótka teraz, ale chyba jest okej. To wygląda fajnie, jak tutaj są te marszczenia, więc to nie przeszkadza i tak dalej, wygląda super. Fajne ma takie wzory. Niestety jedyne, co mi się nie podoba, ten dekolt, bo ja lubię, jak wiecie, takie dekolty albo właśnie w serek, albo właśnie w fauli. Tak. Zobaczcie, nawet tutaj brzucha nam nie widać, przez to, że właśnie można tak sobie fajnie ją ułożyć. Może trochę przesadziłam, o, może tak lepiej wygląda. Lecimy dalej po krótkiej przerwie na jedzonko, bo już po prostu tak mi brzuchu burczało, że myślałam, że będzie słychać to w kamerze. Następną sukienką, którą chcę wam polecić i pokazać, jest to taka czarna satynowa sukienka. Niestety nie wiem, co zrobić z tym dekoltem. Zobaczcie tu z boku, jak to w ogóle wygląda. Więc nie wiemy, co to miało. Myślę, że jak wiecie, jest większy biust, może inaczej się to będzie układać. Bo nawet jak chcę sobie tak to zawinąć, no to i tak mi się to odwija, więc w sumie nie wiem, dlaczego tak jest. Jest ona taka satynowa, dopasowana, chociaż trochę w sumie ten rozmiar taki troszkę bym tutaj się, wiecie, kłóciła, bo zobaczcie, że troszkę moim zdaniem jest za duże. Nie jest taka dopasowana, nawet jak tutaj z tyłu się tak patrzy, wiecie, te pośladki nie są tak fajnie dopasowane. Tutaj tak samo talia jest luźna, ale mimo wszystko sukienka bardzo elegancka, tylko no mówię, ten dekolt jest taki, kurde, taki trochę nieprzemyślany, nie wiem. Muszę może zobaczyć na stronie, jak miała modelka, aczkolwiek jakoś tak mi dziwnie tutaj to, wiecie, leży. Tutaj po boku, gdzie mamy właśnie ten rozpierdyk, no to właśnie mamy takie urocze guziczki, w sumie też pasują do tej sukienki. No i kolejną sukienkę mam już na sobie, jest taka bardzo jasna, beżowa, właśnie kurczę, tutaj już mi się zaczyna tak troszkę nie podobać, dlatego że ona jest super fajnie dopasowana, tutaj mi właśnie też takie fajne zwężenie, przez co te pośladki jeszcze ładniej wyglądają i naprawdę fajnie to wszystko jest dopasowane, jeżeli chodzi właśnie o rozmiar. Jakościowo ta sukienka też jest totalnie taka przyjemna, naprawdę bardzo fajna. Tutaj też w sumie ciekawie to wygląda, nawet właśnie w przypadku mojego biustu, aczkolwiek kolor tej sukienki na stronie był bardziej taki, wiecie, kremowo-beżowy, taki karmelowy, wiecie o co chodzi, taki bardziej właśnie brązowy, a tutaj jest to takie... No jeden kolor jest taki nijaki. Może ja jestem za jasna, za blada do tego takiego koloru. Może właśnie brunetki czy tam szatynki wyglądałyby lepiej. Więc zastanawiam się nad tym, czy tej sukienki po prostu nie będę sprzedawać. Totalnie przeoczyłam tą sukienkę, więc razem ją pokazuję. Jest ona welurowa, przepięknie wykonana, wygląda super. Jak taka sukienka z H&M-u. Podobną właśnie mierzyłam chyba jeszcze, jak te sklepy były, wiecie, normalnie wszystko czynne. Tak więc materiał naprawdę super. Wygląda bardzo ładnie. Jest to taki kolor butelkowa zieleń. Piękny dekolt, taki jaki lubię. Jeżeli chodzi o długość, no to już wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, tak. Jest taka w sumie, są raz jak na eskę, to w sumie jest taka luźna, powiedziałabym. Zobaczcie, tutaj mam jeszcze właśnie w talii troszkę miejsca, ale mimo wszystko bardzo fajna, taka, wiecie, luźniejsza. Ona już jest bardziej taka spokojniejsza na taką okazję, taką, wiecie, bardziej mniejszą, powiedziałabym. Ale mimo wszystko bardzo mi się podoba, kolor śliczny. Uważam, że też taki kolor właśnie pasuje do moich włosów. No i co, dajcie znać, co sądzicie o tej sukience, a teraz słuchajcie, muszę trochę przyspieszyć, no bo właśnie zostało mi parę sukienek, ale takich, które totalnie nie są w moim guście, więc nie wiem, co jeszcze z nimi zrobię.
Aczkolwiek pokażę wam je, dlatego że możliwe, że te sukienki będą u mnie wystawione na Vinted, więc kto tam mnie jeszcze nie obserwuje, no to nazywam się Veros X chyba, tak. Tutaj wam gdzieś napiszę i też w opisie będziecie mieli linka. Tak więc tam przeważnie takie rzeczy, które właśnie mnie odpadają rozmiarowo, czy po prostu kolorystycznie, czy coś tam, wiecie, nie podobają mi się ogólnie, no to właśnie wystawiam je tam. Tak więc bardzo was tam zapraszam. Jeżeli chodzi o te dwie sukienki kolejne, no to są w kolorze białym. Powiem wam, że wyglądam w niej jak taka mała dziewczynka z podstawówki, więc to jest aktualnie już nie mój totalnie styl, ale naprawdę wygląda ładnie na sylwetce. Tak, zobaczcie, taki ma materiał. Druga, która też, wiecie, strasznie mnie tak jakby odmładza, ale to już totalnie. No właśnie możliwe, że to przez ten kolor biały. I ona jest moim zdaniem już ładniejsza, dlatego że tutaj właśnie na dekolcie ma taki serek, taka jest totalnie tutaj, wiecie, otwarta, że tak powiem. I tył ma też całkowicie, zobaczcie, wycięty. I tu ma jeszcze wiązanie tak jakby do... za szyję, nie? Ładnie w sumie wygląda, tak jak sobie przyłożę, bo mówię, jest fajna, ale totalnie jest to nie mój styl, więc też bez sensu takie sukienki zostawiać w szafie, żeby po prostu wisiały, bo są ładne. No i kolejne dwie sukienki są długie, więc ja nie wiem w ogóle, jakim sposobem tak dużo właśnie tych sukienek dłuższych wybrałam. Możliwe, że to po prostu jakiś błąd był w zamówieniu, bo jakoś nie kojarzę, żebym, znaczy w sensie tam kojarzę, ale tej totalnie nie kojarzę. Jest to sukienka taka... Ogólnie jest naprawdę porządnie wykonana jak na Shein, naprawdę jest taka dosyć grubawa materiałowo. Na jedno ramionczko jest i ona również tutaj ma gdzieś taki rozpierdyk, tak się mówi, no tutaj. I jest taka właśnie, troszkę jak ślubna wygląda, jak taka cerata, jak taka firana, zobaczcie, naprawdę wygląda tak. No bo strasznie powiem wam, taka gruba, ciężka, ten materiał jest taki konkretny. I ona jest taka, wiecie, tu nam idzie tak na ukos. Tak więc to też jest totalnie nie mój styl, nie wiem w ogóle, dlaczego taką sukienkę wybrałam. Właśnie możliwe, że to przez jakiś tam błąd na stronie. A jeśli chodzi o tą ostatnią, no to wygląda ona tak, jest taka morelowa. Dużo tutaj mam materiału, więc to też wielki plus. Dekolt wygląda tak, bardzo ładnie wykonane są te miseczki i można również spokojnie bez biustonosza nosić tę sukienkę i będzie ona super wyglądać. I tak samo te ramionczka są regulowane, więc to jest w ogóle wielki plus, bo chyba w każdej sukience ramionczka są regulowane, więc naprawdę cieszę się, że właśnie o coś takiego nawet dbali. No niestety nie jest to mój kolor, zobaczcie, ja pamiętam, że na studniówce miałam taką jasną sukienkę i teraz z biegiem czasu, jak patrzę na zdjęcie, to totalnie wyglądałam w niej bardzo tak blado, słabo, tak... Wiecie, byłam taka strasznie przygaszona, no a na przykład w przypadku czerwieni, no to zdecydowanie lepiej to wygląda, więc to nie są takie jasne kolory, to nie są moje kolory, wolę zdecydowanie takie typowe beże jak już, ale bardzo ładne, więc naprawdę warto zamawiać, warto właśnie sobie kupować sukienki właśnie na takich stronkach, bo naprawdę na imprezę czy coś to można tanio się ubrać, coś fajnego, a wiadomo, sukienki fajniejsze, takie lepsze z jakimiś błyskotkami, czy właśnie takie, wiecie, długie, są drogie, nie oszukujmy się, są drogie, tak więc dajcie mi znać koniecznie, czy się zdecydujecie na jakąś sukienkę. Pamiętajcie, że możecie korzystać z mojego kodu, wszystko macie w opisie, a ja wam dziękuję za oglądanie, a jeżeli wam się filmik spodobał, to koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na moim kanale, tak więc do zobaczenia, obiedziaczki, trzymajcie się i pa!